Jezus mówi: Świat dzieli się na dwie kategorie. Pierwsza, bardzo szeroka, zawiera ludzi bez jakichkolwiek skrupułów, ani ludzkich, ani duchowych. Druga to grupa bojaźliwych, która dzieli się na dwie podgrupy: na tych, którzy są bojaźliwi słusznie, i na tych, którzy są bojaźliwi z ciasnoty ducha. Dzisiaj będę mówił o pierwszej kategorii oraz o drugiej grupie z drugiej kategorii. Małżeństwo nie jest pogardzane przez Boga, skoro ustanowiłem je sakramentem. Ale dzisiaj nie będę mówił o małżeństwie jako sakramencie, tylko o zjednoczeniu przewidzianym przez Boga przy stworzeniu jedności mężczyzny i kobiety, aby stali się jednym ciałem, którego żadna ludzka siła nie może ani nie powinna rozdzielać. Na widok waszej coraz większej zatwardziałości serca zmieniłem przepis mojżeszowy i zastąpiłem go sakramentem. Celem tego było niesienie pomocy małżeńskim duszom w walce z ich zwierzęcą zmysłowością, aby zahamować karygodną łatwość, z jaką oddalacie współmałżonka przed wstąpieniem do kolejnych karygodnych zbliżeń przenoszących szkodę waszym duszom i duszom waszych dzieci. Ci, którzy gorszą się prawem stworzonym przez Boga dla przedłużenia cudu stworzenia, poważnie się mylą. Zresztą na ogół sami nie należą oni do grona wstrzemięźliwych. Prędzej należą do grona obłudnych, ponieważ wstrzemięźliwi dostrzegają w zjednoczeniu małżeńskim tylko świętość celu, podczas gdy inni skupiają się na czynności aktu. Dołączają do grona tych, którzy z karygodną lekkomyślnością uważają, że mogą bezkarnie łamać mój zakaz przechodzenia do nowych miłości. Chyba że śmierć rozwiązała pierwszy związek. Cudzołożnikiem i przeklętym jest ten, który rezygnuje z raz upragnionego zjednoczenia pod wpływem zachcianki ciała lub ograniczoności moralnej. Jeśli ona lub on twierdzi, że ich zjednoczenie stało się im ciężarem lub odradzą, odpowiadam, że Bóg wyposażył ludzi w rozum i w zdolność do myślenia po to, aby się nimi posługiwali, zwłaszcza w sytuacjach tak ważnych jak zakładanie nowej rodziny. Powtarzam, jeśli popełniło się błąd, czy to umyślnie, czy lekkomyślnie, trzeba później ponieść tego konsekwencje, aby nie spowodować większych nieszczęść, które spadają zwłaszcza na lepszego z dwojga małżonków i na niewinne dzieci doprowadzone do zbyt wielkich cierpień i do osądzenia tych, których zabroniłem osądzić, z faktu bycia ojcem lub matką. Gdybyście byli prawdziwymi chrześcijanami, a nie bękartami, łaska sakramentalna powinna działać w was i czynić z dwojga małżonków jedną duszę, która kocha w jednym ciele, zamiast dwóch dzikich bestii, które przywiązane do jednego łańcucha nienawidzą siebie nawzajem. Cudzołożnikiem i przeklętym jest ten, który w sprośnej komedii odgrywa dwie lub więcej ról małżeńskich, po czym wraca do swojego współmałżonka i do swoich niewinnych dzieci, nosząc w krwi gorączkę grzechu i na swoich kłamliwych ustach zapach nałogu. Nie ma usprawiedliwienia cudzołóstwa. Nic. Ani porzucenie, ani choroba współmałżonka. Jeszcze mniej jego charakter, mniej lub bardziej nieznośny. Wasza rozpusta najczęściej was skłania do odbierania waszego towarzysza jako nieznośnego. Chcecie go takim widzieć, aby usprawiedliwiać przed sobą waszego wstydliwego zachowania, które wasze sumienie wam zarzuca. Rzekłem i nie zmieniam swoich słów. Cudzołożnikiem jest nie tylko ten lub ta, który popełnia cudzołóstwo, ale również ten lub ta, który w swoim sercu pragnie je popełnić i patrzy ze zmysłowym głodem na obcą kobietę lub mężczyznę. Rzekłem i nie zmieniam swoich słów. Cudzołożnikiem jest ten, który swoim zachowaniem stawia współmałżonka w niebezpieczeństwie bycia samemu cudzołożnikiem. Podwójnie cudzołożnik odpowie za własną zgubioną duszę oraz za duszę, którą doprowadził do zguby własnym lekceważeniem, własnym zaniedbaniem, własnym chamstwem lub własną niewiernością.
Boże przekleństwo wisi nad wszystkimi tymi cudzołożnikami. Wcale nie jest to obrazowo powiedziane, ale dosłownie. Świat rozpada się w ruinach, ponieważ rodziny zostały najpierw zburzone. Przypływy krwawej rzeki zalewającej was zostały spowodowane waszymi prywatnymi nałogami, które z kolei popchnęły rządy na wszystkich szczeblach, od głów państw do sołtysów, aby stali się złodziejami i tyranami dla zdobycia pieniędzy i wpływów niezbędnych dla zaspokajania własnych pożądań. Patrzcie na historię świata. Jest pełna takich przykładów. Rozpusta jest częścią potrójnej pożądliwości, która doprowadza was do ruiny. Całe państwa zostały zniszczone, całe narody zostały wyrwane z łona kościoła, kilkuwieczne schizmy powstały dla zgorszenia i dla udręki narodów z powodu cielesnej pożądliwości władców. To jest logiczne. Rozpusta gasi światło ducha i zabija łaskę. Bez łaski i bez światła nie różnicie się już od zwierząt, a więc zaczynacie zachowywać się jak zwierzęta. Jeśli tak bardzo wam się to podoba, czyńcie tak. Ale mówię wam, nałogowcom bezczeszczącym własnym grzechem domy i serca waszych dzieci, że widzę, pamiętam i czekam na was. W spojrzeniu Boga, który kochał najmniejszych i który stworzył dla nich rodzinę, w jego spojrzeniu ujrzycie światło, którego nie chcielibyście widzieć i który was spiorunuje. I przystąpili do niego faryzeusze, a chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: co wam przykazał Mojżesz? Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną. I będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im: kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.